a teraz obiecany pierwszy fragment książki pana Andrzeja Rozpłachowskiego postawią ci szubienicę. Czyta Andrzej Rozpłachowski. Proszę państwa, książka ta ma wprowadzenie króciutkie, uczynione słowami pana Sławomira Cęckiewicza. Jednocześnie ma też słowo wstępne moje, autorskie. I może zacznę od słowa wstępnego. Po 31 latach oddaję do rąk czytelnika moje wspomnienia o wydarzeniach, których nikt na wschodzie ani na zachodzie nie przewidywał, a które jednak się dokonały, zadziwiając świat. Opowiem o niesamowitej, pięknej, tragicznej, niepowtarzalnej historii narodzin największego w dziejach świata ruchu społecznego. Na imię mu NSZZ Solidarność. To fascynujące, wielkie osiągnięcie mojego narodu narodziło się nadzwyczaj spontanicznie. Jednocześnie w wielu miejscach całej Rzeczypospolitej. Z pewnością Duch Święty na wezwanie naszego polskiego papieża Jana Pawła II zstąpił na Polaków i kierował naszymi mądrymi i odważnymi, pewnie miłymi Bogu, poczynaniami w, zdawałoby się, niezwyciężonym komunistycznym imperium zła. Ludzie i wydarzenia, o których napisałem, mają w większości bezpośredni związek z Hutą Katowice, największym zakładem przemysłowym ówczesnej Polski. Dziś jest to prywatna firma w rękach międzynarodowego koncernu ArcelorMittal. 31 lat temu potężna, prawie 30-tysięczna Huta Katowice była oczkiem w głowie komunistycznego reżimu PRL i nie tylko PRL, bo ruda żelaza była do niej dowożona szerokim torem prosto ze Związku Sowieckiego. A legitymację partyjną numer 1 PZPR w Hucie miał sam dyktator sowiecki Leonid Breżniew. I oto w tym czerwonym gnieździe os narodziła się najbardziej radykalna i antykomunistyczna, potężna część Solidarności. A wszystko zaczęło się, podobnie jak w innych częściach Polski, od strajku. W Hucie Katowice strajk wybuchł 29 sierpnia 1980 roku. Następnie strajkujący zawarli tam z władzami PRL ważne porozumienie społeczne, nazwane Porozumieniem Katowickim od imienia Huty, po czym na fundamencie tego dokumentu zaczęła się trwająca 11 miesięcy historia Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego MKZ Katowice, nowego wolnego ruchu związkowego. Tę historię pragnę upamiętnić. Moje wspomnienia dzielą się jednak na dwie części, ponieważ każda z nich była pisana w innych okolicznościach. W latach 1988-1990 napisałem o wydarzeniach dziejących się od sierpnia 1980 do marca 1981, po czym nastąpiła wieloletnia przerwa w mojej pracy nad książką. Wspomnienia z dalszej historii MKZ Katowice, poczynając od kwietnia 1981 roku, dokończyłem dopiero po 18 latach, w latach 2008-2009. W związku z tym niniejszy tom jest pierwszą częścią wspomnień, a ich dokończenie nastąpi w drugim tomie. Cały tekst jest gotowy, ale sporo pracy wymaga jeszcze znalezienie, wybór i przygotowanie do druku najciekawszych spośród wielu zachowanych oryginalnych dokumentów. Ponieważ do wydania tych wspomnień dochodzi dopiero dzisiaj, w roku 2011, kiedy znam już wytworzoną przez Służbę Bezpieczeństwa byłej PRL zawartość moich teczek, pozwoliłem sobie w niektórych wypadkach również na stosowne modyfikacje tekstu, a także
na umieszczenie fragmentów pewnych dokumentów odnoszących się do wydarzeń, o których już dawniej napisałem. Wszystko, co jest owocem wcześniejszej mojej pracy, pisałem na czasowej emigracji, a właściwie na politycznym uchodźstwie w Stanach Zjednoczonych, bez dostępu do wielu, dopiero później możliwych do wglądu w Polsce dokumentów pozostających w gestii zwłaszcza Instytutu Pamięci Narodowej. Z powodu przebywania w tak odległym od kraju miejscu na drugim końcu świata, zapisując kolejne kartki, nie byłem w stanie konsultować ich treści z uczestnikami wydarzeń żyjącymi w Polsce. Moje wspomnienia zawierają zatem jedynie to, co ja sam, pisząc, pamiętałem. Zapewne pominąłem niektóre ważne i zasługujące na przypomnienie wydarzenia i osoby oraz ich słowa i czyny, za co serdecznie przepraszam. Zachęcam do przesyłania sprostowań i uzupełnień, a także do dostarczania ewentualnych dokumentów oraz do przypomnienia o sprawach, które powinny być dodane do książki w następnych wydaniach, jeżeli takie będą. A jeśli tych uzupełnień będzie więcej, może nawet w przyszłości powstanie trzeci tom lub odrębna praca naukowa. Zachęcam też historyków i prasoznawców badających tamten okres, by starannie i krytycznie przejrzeli gazety i archiwalne nagrania z lat 1980-1981. W moich wspomnieniach podaję wiele punktów odniesienia, do których warto przymierzyć ówczesną publicystykę niektórych, zwłaszcza czynnych do dziś, felietonistów. Pomoże to również młodym dziennikarzom, którzy ślepo powielają schematy, myśli i założenia tych pierwszych. Sam tego nie zrobię, bo wymaga to po prostu naukowego warsztatu i stałego dostępu do dawnych publikacji. Tu mogę tylko ukazać fakty i wydarzenia, a opinie, by wykorzystać tytuł niegdysiejszej audycji Wolnej Europy, niech już wydadzą ci, którzy mają dużą fachowość w tej dziedzinie. Na wielu stronach pokazuję, jakie działania, głosy i przemilczenia były inspirowane przez dyktaturę komunistów, a co reprezentowali wówczas ludzie na Śląsku i w Zagłębiu, autentycznie przejęci dobrem Związku i kraju. W tej mierze pozwalam sobie zwrócić uwagę na jeden fakt niezwykle istotny, a dzisiaj nie tylko opinii publicznej, ale z pewnością również wielu badaczom i historykom kompletnie nieznany lub zapomniany. Otóż po zakończeniu sierpniowych strajków, aby w sposób najbardziej skuteczny przeciwstawiać się w kraju dyktatorskiej wszechwładzy partii komunistycznej, kierowany przeze mnie MKR w Hucie Katowice już 6 września 1980 roku przyjął na piśmie w celu przekazania przewodniczącym MKR w Szczecinie Marianowi Jurczykowi oraz Lechowi Wałęsie w Gdańsku mój apel o zaakceptowanie przez nich idei utworzenia jednego na cały kraj Centralnego Zarządu Komitetu Założycielskiego Nowych Związków Zawodowych. Nieco później zaś, aby przywracać właściwe znaczenie oficjalnym organom i urzędom administracji państwa, nasz już MKZ Katowice, jako jedyna w kraju struktura regionalna powstającego NSZZ Solidarność, podjął uchwałę o nieprowadzeniu żadnych rozmów z partyjnymi komitetami PZPR, a jedynie z administracją państwową. Wskazanie na to ma istotne znaczenie dla poznania pełnej prawdy, jak i tego, dzięki czemu w ogóle powstał w całym kraju jeden NSZZ Solidarność.
Ma to również znaczenie dla właściwego poznania mojej osoby, gdyż nadany mi w roku 1981 przez komunistów przezwisko Śląski Wataszka jeszcze dziś jest dość mocno rozpowszechnione. Jak dowodzą historyczne fakty, ja wówczas działałem, owszem, zdecydowanie i odważnie, ale zawsze racjonalnie. Natomiast przypisywane mi rzekomo różne skrajne i nieodpowiedzialne akcje były po prostu albo prowokacjami, albo szczym wymysłem. Robiono to właśnie po to, by usłużni dziennikarze i wszyscy inni mogli mi przyklejać wymyślone przez partyjnych propagandzistów etykietki. Takie rzeczy nigdy nie dzieją się same. Ktoś to planuje, ktoś inny realizuje, a chodzi o to, żeby ktoś jeszcze inny, świadomie lub występując w roli użytecznego idioty, mógł o tym odpowiednio napisać i mówić. Pokazanie, jak komuniści to robili, może być interesujące dla młodszego pokolenia, któremu te metody po prostu nie mieszczą się jeszcze w głowie. We wspomnieniach moich ujawnione zostaną nie tylko manipulacje dokonywane przez komunistyczną partię, bezpiekę i media, ale przede wszystkim ich mechanizmy, czyli metody dezinformacji, wzbudzania wewnętrznych konfliktów, rozbijania jedności, szeptanki, niedomówienia i inne techniki stosowane z powodzeniem przez te same środowiska i im podobne w tym samym celu do dziś. Książka zawiera dziesiątki nazwisk i przypomina czyny wielu ludzi. Dzięki temu można będzie lepiej zrozumieć motywy, cele i powiązania, które do dziś wpływają na kształt polityki polskiej. Proszę więc raz jeszcze czytelników, by przypominali sobie różne zdarzenia, w których uczestniczyły niektóre z wymienionych tu osób. Może ktoś ma jakieś dokumenty, wiedzę o późniejszej karierze tych osób lub o represjach i biedzie, jakie były lub są ich udziałem. W moich wspomnieniach staram się kreować jak najmniej ocen, ale przypominam i pozostawiam ocenie czytelnika wypowiedziane przez różnych ludzi słowa i dokonane przez nich czyny. Nie uchylajmy się od tej pogłębionej dzięki nowej wiedzy oceny, bo nic z tych lat nie zrozumiemy i niczego nie nauczymy naszych dzieci i wnuków. Pragnę też powiedzieć parę słów o zamieszczonych w książce ilustracjach. Po pierwsze, są to autentyki. Powinno być ciekawe, zwłaszcza dla młodego pokolenia, zobaczyć, jak wyglądały dokumenty w epoce przedkomputerowej. Po drugie, są to jednak fantastycznie ciekawe materiały. Byłoby niezmiernie ważne dla historii NSZZ Solidarność w ówczesnym województwie katowickim, a nawet w całej Polsce, by podobne mojemu opracowanie przedstawił szerokiej publiczności również Kazimierz Świtoń, o którym wiele tutaj napisałem. Świtoń dysponuje ogromem materiałów historycznych i dobrą pamięcią. Zachęcam go, by się zawartością tej pamięci podzielił. Pierwsza część moich wspomnień, jak i pierwszy etap historii MKZ Katowice i całej zresztą pierwszej Solidarności, czyli ta książka, kończy się w marcu 1981 roku. To, co działo się w Polsce później, od kwietnia do 13 grudnia 1981 roku, a zatem do wprowadzenia przez reżim komunistów stanu wojennego, a zasadniczo również w następnych latach,
było ciągiem tej samej, ale nie takiej samej już sytuacji. Dzięki marcowej prowokacji bydgoskiej i w odpowiedzi na nią postępowaniu Lecha Wałęsy oraz wspierających go sił, reżimowi udało się przetrącić kręgosłup Solidarności. Udało się im wytracić jej mobilność i wyhamować jej zdolności ofensywne. Piaskiem sypanym w tryby związku były koncepcje biernego trwania, uzasadniane tym, że zwiększa to rzekomo jego bezpieczeństwo. Historia dowiodła, jak niesłuszna to była droga. A przecież droga inna i zaniechana, jaką ja szedłem, droga odważnej politycznej konfrontacji z reżimem, doprowadzić mogła co najwyżej do i tak nieuniknionej, jak się okazało, konfrontacji stanu wojennego. Jednak związek na własne życzenie, dzięki działaniom w nim sił ugodowych i agenturalnych, wszedł w stan wojenny skrajnie osłabiony i sfrustrowany. O taką sytuację cały czas właśnie komunistom chodziło. Do zwycięstwa nigdy bowiem nie prowadzi droga zygzaków i stałego odwrotu z pól walki, ale mężne stawianie czoła przeciwnikowi, kiedy trzeba. Na punktatorstwie i zgodzie na samoograniczenia polegał, niestety, zawarty również 8 lat później kontrakt Okrągłego Stołu. Dlatego powstała w roku 1989 w jego wyniku Trzecia Rzeczpospolita jest jaka jest. Doskonale mają się w niej elity jej twórców, nieliczni szczęściarze i ci, którzy zgromadzili majątek często drogą wielkich nieuczciwości, a nawet przestępstw. Cierpi natomiast naród, który na wolność swoją i lepsze życie postawił już w roku 1980, decydując się na wielomilionowe poparcie NSZZ Solidarność. Niespełnienie tych nadziei owocuje dzisiaj również wielkim odwróceniem się połowy ludności od sceny politycznej, niezależnie od aktualnych, takich czy innych wydarzeń. Przez swą pychę i ślepotę wiele elit ocenia to jednak jako niedorośnięcie narodu do demokracji. Czyżby, panowie? Mam w tej mierze zdanie odmienne. Naród wie, co robi, tylko wy nie dorośliście do działania w jego interesie. W latach 1980-1981 było zupełnie inaczej, a i dzisiaj naród głodny jest liderów mających odwagę na obecną Polskę patrzeć także krytycznie i dających ludziom realną nadzieję, że naprawdę może być lepiej. To liderzy tworzą przecież zawsze historię, nie masy, jak wmawiał nam to socjalizm sowiecki. Wmawiał zaś po to, aby dowodzić, że rację zawsze ma partia, awangarda mas, a gdy dzieje się coś niedobrego, winien jest ciemnogród i wstecznictwo w narodzie lub jakieś wypaczenia we własnych szeregach. Podobnych argumentów wobec narodu używa stale wiele elit III RP. To musi się zmienić. W wolnej Polsce to naród musi mieć zawsze rację. Jeżeli jest inaczej, wymienić trzeba nie naród, ale jego elity. Gros elit tworzących dotąd III RP wychodzi z założenia, że w wyniku Okrągłego Stołu obaliły komunizm i zbudowały wolność i demokrację. Tym samym są one depozytariuszem wartości, strażnikiem rezultatów i tylko do nich należy ich interpretacja.
To zaś postępowanie i politykę tych elit poddaje krytycznej analizie, zagraża wolności i demokracji. Identycznie komuniści traktowali niegdyś wolność i demokrację socjalistyczną. Tak to stale zmieniające twarz elity III RP postępują jak komuniści w PRL. Siebie uznają za jedyne uosobienie wolności i demokracji, a ludzi myślących inaczej za wszelkie możliwe zło ciemnogrodu i wstecznictwa w narodzie. Napisałem moje wspomnienia o Solidarności z lat 1980-1981, by dać świadectwo prawdzie, bez przemilczeń i bez upiększeń. Piszę tak, jak było. Jak pamiętam, że było. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ dzisiaj niektórzy z tych, co przed laty działali w lub przy NSZZ Solidarność, kreują się na niezłomnych przeciwników socjalizmu, wyłącznie dążących do jego obalenia i budowy wolnej Polski. A to jest po prostu nieprawda. Prawdą jest to, że przed laty wiele tych osób, łącznie z Lechem Wałęsą, Kazimierzem Świtoniem i innymi, wcale z socjalizmem nie walczyło, aby go obalić. Szukało jedynie sposobu, jak go ulepszyć, aby usunąć z niego słynne i przecież nieusuwalne wypaczenia. Szukano komunizmu z rzekomo możliwą ludzką twarzą, a to nie było możliwe, bo komunizm jest właśnie nieludzki. Książka ta rozpoczyna się od wczesnego mojego dzieciństwa, nie ze względów chronologicznych czy sentymentalnych. Chodzi mi o pokazanie zjawisk i okoliczności, które pomogą zrozumieć ważne zagadnienia omawiane na dalszych stronach. W moich wspomnieniach cytuję parę razy książkę Timothy Gartona Asha, ponieważ w latach 1988-1990, pisząc pierwszą część, czyli niniejszy tom, nie dysponowałem żadnym innym niezależnym materiałem pomocniczym. Dzisiaj wśród wielu zachodnich publikacji książkowych na temat Solidarności większość ma charakter mniej lub bardziej solidnych opracowań historycznych lub politologicznych. Ale tu mamy do czynienia z nieco innym gatunkiem. Otóż TGH był swego rodzaju narzędziem kształtowania zachodniej opinii publicznej za pośrednictwem kontrolowanych przecieków, różnych półprawd i całkowitych kłamstw. Przede wszystkim jednak jego publicystyka była sterowana z jednego ośrodka dyspozycyjnego. Nie mogę tu cytować zbyt wielu autorów, gdyż i tak liczba przypomnianych w książce dokumentów z epoki jest wystarczająco duża. Książkę Asha cytuję dzisiaj także dlatego, że jest ona swoistym dokumentem, wówczas siejącym wiele zamętu, a dziś w pełni zrozumiałym i czytelnym co do intencji. Przedstawicielom mojego pokolenia, a zwłaszcza uczestnikom wydarzeń sprzed 30 lat, czytającym te wspomnienia, życzę pożytecznej lektury, odświeżającej lub uzupełniającej własną pamięć. Wszystkim innym zaś, zwłaszcza młodzieży, mam nadzieję, moje wspomnienia pozwolą lepiej zrozumieć minioną już przeszłość oraz obciążone tą przeszłością problemy dnia dzisiejszego. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie kolejnego fragmentu. Zapraszam już za tydzień. A teraz obiecany pierwszy fragment książki pana Andrzeja Rozpochowskiego Postawią ci szubienicę. Czyta Andrzej Rozpochowski. Proszę państwa, książka ta ma wprowadzenie króciutkie
uczynione słowami pana Sławomira Cęckiewicza. Jednocześnie ma też słowo wstępne moje, autorskie. I może zacznę od słowa wstępnego. Po 31 latach oddaję do rąk czytelnika moje wspomnienia o wydarzeniach, których nikt na wschodzie ani na zachodzie nie przewidywał, a które jednak się dokonały, zadziwiając świat. Opowiem o niesamowitej, pięknej, tragicznej, niepowtarzalnej historii narodzin największego w dziejach świata ruchu społecznego. Na imię mu NSZZ Solidarność. To fascynujące, wielkie osiągnięcie mojego narodu narodziło się nadzwyczaj spontanicznie, jednocześnie w wielu miejscach całej Rzeczypospolitej. Z pewnością Duch Święty na wezwanie naszego polskiego papieża Jana Pawła II zstąpił na Polaków i kierował naszymi mądrymi i odważnymi, pewnie miłymi Bogu poczynaniami w, zdawałoby się, niezwyciężonym komunistycznym imperium zła. Ludzie i wydarzenia, o których napisałem, mają w większości bezpośredni związek z Hutą Katowice, największym zakładem przemysłowym ówczesnej Polski. Dziś jest to prywatna firma w rękach międzynarodowego koncernu ArcelorMittal. 31 lat temu potężna, prawie 30-tysięczna Huta Katowice była oczkiem w głowie komunistycznego reżimu PRL i nie tylko PRL, bo ruda żelaza była do niej dowożona szerokim torem prosto ze Związku Sowieckiego. A legitymację partyjną numer 1 PZPR w Hucie miał sam dyktator sowiecki Leonid Breżniew. I oto w tym czerwonym gnieździe os narodziła się najbardziej radykalna i antykomunistyczna, potężna część Solidarności. A wszystko zaczęło się, podobnie jak w innych częściach Polski, od strajku. W Hucie Katowice strajk wybuchł 29 sierpnia 1980 roku. Następnie strajkujący zawarli tam z władzami PRL ważne porozumienie społeczne, nazwane Porozumieniem Katowickim od imienia Huty, po czym na fundamencie tego dokumentu zaczęła się trwająca 11 miesięcy historia Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego MKZ Katowice, nowego wolnego ruchu związkowego. Tę historię pragnę upamiętnić. Moje wspomnienia dzielą się jednak na dwie części, ponieważ każda z nich była pisana w innych okolicznościach. W latach 1988-1990 napisałem o wydarzeniach dziejących się od sierpnia 1980 do marca 1981, po czym nastąpiła wieloletnia przerwa w mojej pracy nad książką. Wspomnienia z dalszej historii MKZ Katowice, poczynając od kwietnia 1981 roku, dokończyłem dopiero po 18 latach, w latach 2008-2009. W związku z tym niniejszy tom jest pierwszą częścią wspomnień, a ich dokończenie nastąpi w drugim tomie. Cały tekst jest gotowy, ale sporo pracy wymaga jeszcze znalezienie, wybór i przygotowanie do druku najciekawszych spośród wielu zachowanych oryginalnych dokumentów. Ponieważ do wydania tych wspomnień dochodzi dopiero dzisiaj, w roku 2011, kiedy znam już wytworzoną przez Służbę Bezpieczeństwa byłej PRL zawartość moich teczek, pozwoliłem sobie w niektórych wypadkach również na stosowne modyfikacje tekstu, a także na umieszczenie fragmentów pewnych dokumentów odnoszących się do wydarzeń, o których już dawniej napisałem. Wszystko, co jest owocem wcześniejszej mojej pracy, pisałem na czasowej emigracji,
a właściwie na politycznym uchodźstwie w Stanach Zjednoczonych, bez dostępu do wielu, dopiero później możliwych do wglądu w Polsce, dokumentów pozostających w gestii zwłaszcza Instytutu Pamięci Narodowej. Z powodu przebywania w tak odległym od kraju miejscu, na drugim końcu świata, zapisując kolejne kartki, nie byłem w stanie konsultować ich treści z uczestnikami wydarzeń żyjącymi w Polsce. Moje wspomnienia zawierają zatem jedynie to, co ja sam, pisząc, pamiętałem. Zapewne pominąłem niektóre ważne i zasługujące na przypomnienie wydarzenia i osoby oraz ich słowa i czyny, za co serdecznie przepraszam. Zachęcam do przysyłania sprostowań i uzupełnień, a także do dostarczania ewentualnych dokumentów oraz do przypomnienia o sprawach, które powinny być dodane do książki w następnych wydaniach, jeżeli takie będą. A jeśli tych uzupełnień będzie więcej, może nawet w przyszłości powstanie trzeci tom lub odrębna praca naukowa. Zachęcam też historyków i prasoznawców badających tamten okres, by starannie i krytycznie przejrzeli gazety i archiwalne nagrania z lat 1980-1981. W moich wspomnieniach podaję wiele punktów odniesienia, do których warto przymierzyć ówczesną publicystykę niektórych, zwłaszcza czynnych do dziś, felietonistów. Pomoże to również młodym dziennikarzom, którzy ślepo powielają schematy, myśli i założenia tych pierwszych. Sam tego nie zrobię, bo wymaga to po prostu naukowego warsztatu i stałego dostępu do dawnych publikacji. Tu mogę tylko ukazać fakty i wydarzenia, a opinie, by wykorzystać tytuł niegdysiejszej audycji Wolnej Europy, niech już wydadzą ci, którzy mają dużą fachowość w tej dziedzinie. Na wielu stronach pokazuję, jakie działania, głosy i przemilczenia były inspirowane przez dyktaturę komunistów, a co reprezentowali wówczas ludzie na Śląsku i w Zagłębiu, autentycznie przejęci dobrem Związku i kraju. W tej mierze pozwalam sobie zwrócić uwagę na jeden fakt niezwykle istotny, a dzisiaj nie tylko opinii publicznej, ale z pewnością również wielu badaczom i historykom kompletnie nieznany lub zapomniany. Otóż po zakończeniu sierpniowych strajków, aby w sposób najbardziej skuteczny przeciwstawiać się w kraju dyktatorskiej wszechwładzy partii komunistycznej, kierowany przeze mnie MKR w Hucie Katowice już 6 września 1980 roku przyjął na piśmie w celu przekazania przewodniczącym MKR w Szczecinie Marianowi Jurczykowi oraz Lechowi Wałęsie w Gdańsku mój apel o zaakceptowanie przez nich idei utworzenia jednego na cały kraj Centralnego Zarządu Komitetu Założycielskiego Nowych Związków Zawodowych. Nieco później zaś, aby przywracać właściwe znaczenie oficjalnym organom i urzędom administracji państwa, nasz już MKZ Katowice, jako jedyna w kraju struktura regionalna powstającego NSZZ Solidarność, podjął uchwałę o nieprowadzeniu żadnych rozmów z partyjnymi komitetami PZPR, a jedynie z administracją państwową. Wskazanie na to ma istotne znaczenie dla poznania pełnej prawdy, jak i tego, dzięki czemu w ogóle powstał w całym kraju jeden NSZZ Solidarność. Ma to również znaczenie dla właściwego poznania mojej osoby, gdyż nadany mi w roku 1981 przez komunistów przezwisko Śląski Wataszka
jeszcze dziś jest dość mocno rozpowszechniony. Jak dowodzą historyczne fakty, ja wówczas działałem, owszem, zdecydowanie i odważnie, ale zawsze racjonalnie. Natomiast przypisywane mi rzekomo różne skrajne i nieodpowiedzialne akcje były po prostu albo prowokacjami, albo szczym wymysłem. Robiono to właśnie po to, by usłużni dziennikarze i wszyscy inni mogli mi przyklejać wymyślone przez partyjnych propagandzistów etykietki. Takie rzeczy nigdy nie dzieją się same. Ktoś to planuje, ktoś inny realizuje, a chodzi o to, żeby ktoś jeszcze inny, świadomie lub występując w roli użytecznego idioty, mógł o tym odpowiednio napisać i mówić. Pokazanie, jak komuniści to robili, może być interesujące dla młodszego pokolenia, któremu te metody po prostu nie mieszczą się jeszcze w głowie. We wspomnieniach moich ujawnione zostaną nie tylko manipulacje dokonywane przez komunistyczną partię, bezpiekę i media, ale przede wszystkim ich mechanizmy, czyli metody dezinformacji, wzbudzania wewnętrznych konfliktów, rozbijania jedności, szeptanki, niedomówienia i inne techniki stosowane z powodzeniem przez te same środowiska i im podobne w tym samym celu do dziś. Książka zawiera dziesiątki nazwisk i przypomina czyny wielu ludzi. Dzięki temu można będzie lepiej zrozumieć motywy, cele i powiązania, które do dziś wpływają na kształt polityki polskiej. Proszę więc raz jeszcze czytelników, by przypominali sobie różne zdarzenia, w których uczestniczyły niektóre z wymienionych tu osób. Może ktoś ma jakieś dokumenty, wiedzę o późniejszej karierze tych osób lub o represjach i biedzie, jakie były lub są ich udziałem. W moich wspomnieniach staram się kreować jak najmniej ocen, ale przypominam i pozostawiam ocenie czytelnika wypowiedziane przez różnych ludzi słowa i dokonane przez nich czyny. Nie uchylajmy się od tej pogłębionej dzięki nowej wiedzy oceny, bo nic z tych lat nie zrozumiemy i niczego nie nauczymy naszych dzieci i wnuków. Pragnę też powiedzieć parę słów o zamieszczonych w książce ilustracjach. Po pierwsze, są to autentyki. Powinno być ciekawe, zwłaszcza dla młodego pokolenia, zobaczyć, jak wyglądały dokumenty w epoce przedkomputerowej. Po drugie, są to jednak fantastycznie ciekawe materiały. Byłoby niezmiernie ważne dla historii NSZZ Solidarność w ówczesnym województwie katowickim, a nawet w całej Polsce, by podobne mojemu opracowanie przedstawił szerokiej publiczności również Kazimierz Świtoń, o którym wiele tutaj napisałem. Świtoń dysponuje ogromem materiałów historycznych i dobrą pamięcią. Zachęcam go, by się zawartością tej pamięci podzielił. Pierwsza część moich wspomnień, jak i pierwszy etap historii MKZ Katowice i całej zresztą pierwszej Solidarności, czyli ta książka, kończy się w marcu 1981 roku. To, co działo się w Polsce później, od kwietnia do 13 grudnia 1981 roku, a zatem do wprowadzenia przez reżim komunistów stanu wojennego, a zasadniczo również w następnych latach, było ciągiem tej samej, ale nie takiej samej już sytuacji. Dzięki marcowej prowokacji bydgoskiej i w odpowiedzi na nią postępowaniu Lecha Wałęsy oraz wspierających go sił,
reżimowi udało się przetrącić kręgosłup Solidarności. Udało się im wytracić jej mobilność i wyhamować jej zdolności ofensywne. Piaskiem sypanym w tryby związku były koncepcje biernego trwania, uzasadniane tym, że zwiększa to rzekomo jego bezpieczeństwo. Historia dowiodła, jak niesłuszna to była droga. A przecież droga inna i zaniechana, jaką ja szedłem, droga odważnej politycznej konfrontacji z reżimem, doprowadzić mogła co najwyżej do i tak nieuniknionej, jak się okazało, konfrontacji stanu wojennego. Jednak związek na własne życzenie, dzięki działaniom w nim sił ugodowych i agenturalnych, wszedł w stan wojenny skrajnie osłabiony i sfrustrowany. O taką sytuację cały czas właśnie komunistom chodziło. Do zwycięstwa nigdy bowiem nie prowadzi droga zygzaków i stałego odwrotu z pól walki, ale mężne stawianie czoła przeciwnikowi, kiedy trzeba. Na punktatorstwie i zgodzie na samoograniczenia polegał, niestety, zawarty również 8 lat później kontrakt Okrągłego Stołu. Dlatego powstała w roku 1989 w jego wyniku III Rzeczpospolita jest, jaka jest. Doskonale mają się w niej elity jej twórców, nieliczni szczęściarze i ci, którzy zgromadzili majątek często drogą wielkich nieuczciwości, a nawet przestępstw. Cierpi natomiast naród, który na wolność swoją i lepsze życie postawił już w roku 1980, decydując się na wielomilionowe poparcie NSZZ Solidarność. Niespełnienie tych nadziei owocuje dzisiaj również wielkim odwróceniem się połowy ludności od sceny politycznej, niezależnie od aktualnych, takich czy innych wydarzeń. Przez swą pychę i ślepotę wiele elit ocenia to jednak jako niedorośnięcie narodu do demokracji. Czyżby, panowie? Mam w tej mierze zdanie odmienne. Naród wie, co robi, tylko wy nie dorośliście do działania w jego interesie. W latach 1980-1981 było zupełnie inaczej, a i dzisiaj naród głodny jest liderów mających odwagę na obecną Polskę patrzeć także krytycznie i dających ludziom realną nadzieję, że naprawdę może być lepiej. To liderzy tworzą przecież zawsze historię, nie masy, jak wmawiał nam to socjalizm sowiecki. Wmawiał zaś po to, aby dowodzić, że rację zawsze ma partia, awangarda mas, a gdy dzieje się coś niedobrego, winien jest ciemnogród i wstecznictwo w narodzie lub jakieś wypaczenia we własnych szeregach. Podobnych argumentów wobec narodu używa stale wiele elit III RP. To musi się zmienić. W wolnej Polsce to naród musi mieć zawsze rację. Jeżeli jest inaczej, wymienić trzeba nie naród, ale jego elity. Gros elit tworzących dotąd III RP wychodzi z założenia, że w wyniku Okrągłego Stołu obaliły komunizm i zbudowały wolność i demokrację. Tym samym są one depozytariuszem wartości, strażnikiem rezultatów i tylko do nich należy ich interpretacja. To zaś postępowanie i politykę tych elit poddaje krytycznej analizie, zagraża wolności i demokracji. Identycznie komuniści traktowali niegdyś wolność i demokrację socjalistyczną.
Tak to stale zmieniające twarz elity III RP postępują jak komuniści w PRL. Siebie uznają za jedyne uosobienie wolności i demokracji, a ludzi myślących inaczej za wszelkie możliwe zło ciemnogrodu i wstecznictwa w narodzie. Napisałem moje wspomnienia o Solidarności z lat 1980-1981, by dać świadectwo prawdzie, bez przemilczeń i bez upiększeń. Piszę tak, jak było. Jak pamiętam, że było. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ dzisiaj niektórzy z tych, co przed laty działali w lub przy NSZZ Solidarność, kreują się na niezłomnych przeciwników socjalizmu, wyłącznie dążących do jego obalenia i budowy wolnej Polski. A to jest po prostu nieprawda. Prawdą jest to, że przed laty wiele tych osób, łącznie z Lechem Wałęsą, Kazimierzem Świtoniem i innymi, wcale z socjalizmem nie walczyło, aby go obalić. Szukało jedynie sposobu, jak go ulepszyć, aby usunąć z niego słynne i przecież nieusuwalne wypaczenia. Szukano komunizmu z rzekomo możliwą ludzką twarzą, a to nie było możliwe, bo komunizm jest właśnie nieludzki. Książka ta rozpoczyna się od wczesnego mojego dzieciństwa, nie ze względów chronologicznych czy sentymentalnych. Chodzi mi o pokazanie zjawisk i okoliczności, które pomogą zrozumieć ważne zagadnienia omawiane na dalszych stronach. W moich wspomnieniach cytuję parę razy książkę Timothy Gartona Asha, ponieważ w latach 1988-1990, pisząc pierwszą część, czyli niniejszy tom, nie dysponowałem żadnym innym niezależnym materiałem pomocniczym. Dzisiaj wśród wielu zachodnich publikacji książkowych na temat Solidarności większość ma charakter mniej lub bardziej solidnych opracowań historycznych lub politologicznych. Ale tu mamy do czynienia z nieco innym gatunkiem. Otóż TGH był swego rodzaju narzędziem kształtowania zachodniej opinii publicznej za pośrednictwem kontrolowanych przecieków, różnych półprawd i całkowitych kłamstw. Przede wszystkim jednak jego publicystyka była sterowana z jednego ośrodka dyspozycyjnego. Nie mogę tu cytować zbyt wielu autorów, gdyż i tak liczba przypomnianych w książce dokumentów z epoki jest wystarczająco duża. Książkę Asha cytuję dzisiaj także dlatego, że jest ona swoistym dokumentem, wówczas siejącym wiele zamętu, a dziś w pełni zrozumiałym i czytelnym co do intencji. Przedstawicielom mojego pokolenia, a zwłaszcza uczestnikom wydarzeń sprzed 30 lat, czytającym te wspomnienia, życzę pożytecznej lektury, odświeżającej lub uzupełniającej własną pamięć. Wszystkim innym zaś, zwłaszcza młodzieży, mam nadzieję, moje wspomnienia pozwolą lepiej zrozumieć minioną już przeszłość oraz obciążone tą przeszłością problemy dnia dzisiejszego. Dziękuję serdecznie, a do wysłuchania kolejnego fragmentu zapraszam już za tydzień.